Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. Wita się z Państwem duet komentatorski. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj, drodzy Państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego gwizdka. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. A tak będzie wyglądał skład Barracas Central. Na moje oko wyjdą ustawieniem 1-5-4-1, Jacku. Też tak sądzę. To sugerowałoby, że solidnie zabezpieczą tyły, ale też w razie potrzeby mogą łatwo przejść do bardziej ofensywnego ustawienia. Wystarczy, że boczni obrońcy włączą się do ataku. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało ostatecznie na murawie. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Morales. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Dobrze poradził sobie w polu karnym. I teraz skuteczne wybicie piłki. No, trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. Tapia. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem. Czy ta okazja da prowadzenie? Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Może teraz zagrozić obronie. O, dobrze teraz zainterweniował. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. I obrona teraz ograna. Czy trafi? Jest gol! Trafia! Otwiera wynik meczu.
Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Dobrze się spisuje i pewnie wykańcza tę akcję. Do bramki blisko, ale nawet z takiej odległości trzeba wykazać się skupieniem i pewnością siebie. No to mamy 1-0. Tapia. Diaz. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. I ruszyła pierwsza połowa. I obrona teraz ograna. Czy trafi? I jest gol! Trafia! Otwiera wynik meczu. Drużyny gotowe, pani sędzia też, a więc wznawiamy grę po przerwie. Nie rezygnują z doprowadzenia do remisu, to jasne, ale szanują piłkę, rozważnie konstruują akcję. Mocno trzyma się na nogach. Ryzykownie, ale skutecznie. Nie było to łatwe, ale piłka nadal na boisku. I po niebezpieczeństwie, ale tylko na chwilę. Rzut rożny. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? W okolice jedenastki teraz wrzuca. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Może teraz wyrównać? Tak jest! Wyrównująca bramka! To rozbudza nam apetyty na coś więcej! Nic dziwnego, że obrona dostaje teraz burę. Stoją w polu karnym i nie bardzo potrafią doskoczyć, aktywnie zadziałać, odebrać piłkę. I tak to się kończy, kiedy nie ma chętnych do roboty. Mamy remis. 1-1. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce.
No i strata, nie mają piłki. I już skupia uwagę rywala na sobie. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Tapia. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Końcowe minuty spotkania i szansa na zwycięską bramkę. Pozostało już tylko 120 sekund. Uwaga, groźnie! Tak, proszę Państwa, mamy gola! Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa? Zanosiło się już, Tomku, na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szale zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Teraz widzimy tego gola jeszcze raz. Tomku, ważne trafienie, no i ten spokój w decydującym momencie. Chyba już nic im tu nie wydrze zwycięstwa. Koniec spotkania. Wielki zawód na trybunach. Gospodarze przegrali. To nie był jakiś wyjątkowo nieudany mecz w wykonaniu tego zespołu, ale fakty są takie, że żadnych punktów do ligowej tabeli nie dopiszemy. Niestety, Tomku, najważniejsze są wyniki. No, myślę, że dzięki tak dobrej dyspozycji zdecydowanie nabierze pewności siebie. To był naprawdę udany występ naszej gwiazdy, a już najlepsza była oczywiście zwycięska bramka w samej końcówce spotkania. Piłka w grze. I obrona teraz ograna. Czy trafi? I jest gol! Trafia! Otwiera wynik meczu. Może teraz wyrównać? Tak jest! Wyrównująca bramka. To rozbudza nam apetyty na coś więcej. Uwaga, groźnie. Tak, proszę Państwa, mamy gola. Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa.